coś zupełnie innego na ten temat, co dopiero teraz pod koniec swojego życia zrozumiałem. Bo mnie po 35 latach prawie w AA zaproponowano ten udział w Ocalonych, nie? Za to, co ja tam zrobiłem, za te kluby, koncerty i tak dalej. Ale ja byłem 35 lat w AA, nie? Stowarzyszenie miałem z 10 lat, nie? I coś takiego. Słuchajcie, ja za pierwszym razem, ja już byłem na Pendolino i miałem takiego sponsora i on to mi mówi, jak coś tam w sklepie ukradłeś, to idź oddaj mnie i ty wiesz i tego. Kurwa, co to za wspólnota, co to za program, nie? Ty idź tych wszystkich, co by wyrzucałeś, idź ich przeproś, to tam. A ja w ogóle nie byłem gotowy, no. Ja to miałem w dupie po prostu, nie? Ja po prostu chciałem tylko nie pić, nie? Zrobić program i nie pić, tak? Tak jak każdy alkoholik, a nie dam jakieś zmiany. Jakie zmiany? To jest ten kawał drania po prostu. Jak ja się mogę zmienić? Z bandyty się przerodzić, co? W jezuitę? No i ten. I słuchajcie, i ten. I tak słuchałem, no i właśnie na ten temat tej 11, bo to 11 tradycja mówi, te przyciąganie, nie? Żeby tam w telewizji, żeby nie występować. 12 mówi o anonimowości. I ja tak mówię, to dwie telewizje mi zaproponowały, nie? Druga TTV, nie? I ja mówię, dobra, rezygnuję. Słuchajcie, zrezygnowałem. Zrezygnowałem i się tak źle poczułem, bo to nie byłem ja. Ja po prostu zrezygnowałem, bo tak wszyscy ode mnie tego wymagali jakby, nie? Bo ty jesteś anonimowy alkoholik, nie? I słuchajcie, ja zrezygnowałem. Ja poszedłem pić, ja pamiętam, przyszedłem jeszcze tutaj na meeting na Placu Grzybowskim, powiedziałem, chce mi się chlać. Tam było gdzieś ze 30 osób. I mówię, no i co? I później był ten fellowship, nikt nawet do mnie nie podszedł. Ja mówię, rozpierdzielę wam ten meeting, nie? No i co? I poszedłem pić, no nie? Piłem 7 dni, 7 nocy, kolega się zabił. Ja ocalałem, uratował mnie chłopak ze wspólnoty, przyjechał z lekarzem, pomodliliśmy się i no i drugi raz zrobiłem ten program, wziąłem sponsora i słuchajcie, i po kilku latach znowu mnie zaproponowali ten program w Ocalonych, nie? Ja się pytam swojego sponsora, ja jestem dumny z niego, ja się tam nie wstydzę, moim sponsorem jest Marek Czacha i mówię, Marek, czy ty będziesz moim sponsorem, jak ja pójdę do Ocalonych? On mówi, wiesz, ja jestem twoim sponsorem, nie? Tylko czy ty to udźwigniesz, nie? I to mnie złapało, że wtedy na pewno bym nie udźwignął, nie? Ale jak ja z nim zrobiłem ten program, ja już miałem wtedy kilku podopiecznych, zacząłem robić ten program i powiedziałem, Marek, ja to udźwignę, nie? Ja sobie poradzę. Poszedłem do Ocalonych. Słuchajcie, nikt tam, a łącznie ze mną, nie powiedział, że jestem członkiem wspólnoty, tak jak słyszę nawet w radiu ktoś mówi, jestem członkiem wspólnoty anonimowych alkoholików. Słuchajcie, później jak ja słyszę, co ten człowiek tam gada, to mnie wykręca. No i co z tego, że jego nie widać, nie? Jak on mówi takie pierdoły, że to w ogóle człowiek, który mówi, jestem członkiem wspólnoty anonimowych alkoholików, reprezentuje mnie, ciebie, każdego, nie? Jak tak można? Co z tego, że mnie nie widać? No i ten, no i słuchajcie, tam Felek, mój pierwszy sponsor, tam oczywiście twarzy nie pokazywał, bo ja byłem jako tam nie, już nawet nie prezes stowarzyszenia, tylko członek Stowarzyszenia Centrum Trzeźwości Arka. I Felek mówi, Wieśka, poznałem w AA. Ale poznać to można każdego, tak? Tam pierdziel, no stary AOW 44 lata nie pije. No i ten. I słuchajcie, i bardzo się bałem przyjęcia tutaj na Pendolino, nie? Tam widziałem niektóre osoby tak z tą rączką, to po tym programie tak nie za bardzo do mnie, nie? Chowali, ale,
ale wam powiem tak, że gdybym nie poszedł na ten program, to ja bym znowu zapił, nie? Bo to nie byłem ja. I dlatego dla mnie to stanowi duchową podstawę, tak jak Felek mi powiedział, mówi, dlaczego ta spółka nazywa się anonimowa? Ja mówię, nie wiem. On mówi, bo Bóg jest anonimowy. Bóg działa anonimowo. Nie? Ale ja nie jestem Bogiem. Nie? Ja nawet, ja tutaj przez, to jest piąty mój rok, czy tam czwarty na Pendolino, ja nie chciałem prowadzić tego mitingu, bo tutaj trzeba służyć. Nie? A ja na tych starych świeczkowych, to ja rządziłem. Nie? I mnie to wszystko nie pasowało. Nie? I dopiero teraz, słuchajcie, ja się dopiero uczę tego, że to jest duchowa podstawa tak naprawdę wszystkich tradycji, tak jak dzisiaj tutaj koleżanka odśnieżała, nie? To jest, i co, najchętniej by tu powiedzieć, no ja odśnieżałam i tak dalej. Nie, co jest trudne, nie? To jest trudne, nie? Coś zrobienie i niepowiedzenie właśnie. I tego ja się po prostu cały czas uczę. Dziękuję bardzo. Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Myślę, że dla mnie w tradycji to jeszcze jest po prostu daleka droga.